Dzień z Republiką, Marcin Bąk. Witam Państwa i witam pierwszego z naszych gości, Mateusz Wyrwich, redaktor z tygodnika katolickiego Niedziela. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od spraw polityki międzynarodowej, europejskiej, chociaż bezpośrednio związanych z Polską. Chodzi mianowicie o słowa Manfreda Webera dotyczące tak naprawdę wewnętrznej sytuacji politycznej w Polsce, chociaż odnosił się on również do innych partii czy ugrupowań politycznych, jak to określił, ekstremistycznych. No i co należy zrobić, żeby nie dopuścić do tego, by ten ekstremizm się rozlewał. Użył określenia zapora ogniowa przed prawem i sprawiedliwością. Użył też określenia, że my jesteśmy, trudno powiedzieć, czy EPL, partia, której przewodzi w Parlamencie Europejskim, czy jakieś bliżej niesprecyzowane siły, czy Niemcy, jesteśmy jedyną siłą zdolną, tak, odsunąć PiS od władzy i wprowadzić Polskę ponownie do Europy. Coś się wymsknęło ponad to, co miało być powiedziane, czy zostało powiedziane dokładnie to, co miało być powiedziane? Jak to było zdaniem pana redaktora? Moim zdaniem, przypuszczam, że to świadomie powiedział ten człowiek, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To takie straszenie Polaków, jeśli będziecie głosowali na PiS, to właśnie zrobimy wam tutaj taką, powiedziałbym, polityczną ścieżkę zdrowia. No to taki mały, jakbyśmy powiedzieli, neonazista niemiecki, który no, ma tę świadomość ciągłego takiego, powiedziałbym, militarnego sposobu myślenia, totalitarnego sposobu myślenia. Użyłem słowa militarnego, oczywiście II wojna światowa, zapora ogniowa, tak? Te zapory ogniowe były często stosowane w czasie II wojny światowej, począwszy od roku 1939, a później czy to w zapory ogniowe podczas rzezi Woli, czy powstania w getcie, czy powstania warszawskiego. I on świadomie odnosi się do tego. Oczywiście, gdy zapytamy towarzyszy z Platformy Obywatelskiej, czy gdybyśmy zapytali owego towarzysza Webera, Manfreda, to bym powiedział nie, tak jak mówią dzisiaj ci towarzysze z Platformy Obywatelskiej, to jakieś nieporozumienie, to wyrwane z kontekstu. No właśnie, właśnie, właśnie. Z jakiego kontekstu zdałoby się pytać? Wie pan, to jest tak, że wydaje mi się, że taki odzew skierowany pod adresem tej neonazistowskiej partii, myślę, kierowanej przez Rosjan, która się zrodziła na terenie dawnego NRD w tych wschodnich landach i która ma już, o ile mnie pamięć nie myli, 19%, to chyba tyle, ile ma FDP, czyli socjaliści. Więc to jest takie też taki kierunek, że właśnie tu nie chodzi o to tylko, żeby ten PiS, ale także te ekstremy, zresztą co widzimy tutaj w tekście, że ekstremalne partie. No, bardzo ekstremalnymi partiami w 1939 roku były różnego rodzaju stowarzyszenia żydowskie w Niemczech, a także komuniści, Kościół. No i trzeba było te ekstrema zlikwidować i Hitler konsekwentnie likwidował te ekstrema, czy to tworząc obozy już w latach 30. dla Niemców, którzy się przeciwstawiali nazizmowi, czy później, kiedy kraje były okupowane i tworząc te obozy, budując je na terenie Polski czy innych krajów. No to jest właśnie ta twarz, prawdziwa twarz Niemca, powiedziałbym. Mówi się wielokrotnie, słyszeliśmy, że ci Niemcy to już przerobili lekcję, prawda? Że już nie ma problemu, że oni się czują winni. Tak, oni się czują winni. Ja wejdę w słowo, panie redaktorze, nie tylko, że już przerobili lekcję. Oni nas w kwestiach demokracji i praworządności dogonili i przegonili, by przywołać słowa Nikity Chruszczowa, w innym kontekście użyte. I do tego stopnia, że spora część naszych intelektualistów, część elity naszej, jak choćby były rzecznik pan profesor Adam Bodnar, wręcz są w stanie wypowiadać pewne peany o tym, jak to Niemcy są tymi nauczycielami demokracji w Europie.
Europie i jak sobie tą Polskę wychowali. Jak tam użył chyba tego słowa zwierzątko, coś takiego. No więc jak widać, Niemcy przynajmniej próbują kreować się za pośrednictwem także swoich agentów wpływu na właśnie tą awangardę praworządności, jakichś wartości humanistycznych, demokracji i tak dalej, i tak dalej. Adolf Hitler też próbował się kreować na takiego, oczywiście na tego wspaniałego, fantastycznego człowieka, który będzie ratował Europę przed zgnilizną świata i oczywiście będzie ratował Niemiec. I rzeczywiście ratował Niemcy z kryzysu gospodarczego. Przypomnijmy, że w latach 1940-1945 14,5 miliona blisko ludzi, niewolników pracowało na bogactwo dzisiejszych Niemiec. Niemcy bardzo lubią powtarzać, że to, że oni są dzisiaj tak bogatym krajem, to wynika z tego, iż otrzymali wsparcie w planie Marszala i że byli bardzo, bardzo, bardzo pracowici. Zapominając o tym, że na to bogactwo tych firm, które tego Hugo Bossa czy Siemensa, czy firm chemicznych, żeby tutaj nie wymieniać ich nazw, po prostu pracowali niewolnicy z wielu krajów świata, 14,5 miliona, a najwięcej tych niewolników było z Polski. Więc trzeba o tym mówić. I myślę, że taki Weber ma tego świadomość i chce przyporządkowywać Polskę między innymi do tego modelu polityki zagranicznej, polityki krajowej, niemieckiej polityki krajowej, która kanclerz Scholz, partia rządząca czy nie rządząca, w każdym razie ta grupa rządząca, to tak mówi się CDU, SPD, prawda, takie tam są niby jakieś różnice istotne, nic takiego się nie dzieje. Scholz kontynuuje tak naprawdę działania Merkel i nie ma tutaj żadnych radykalnych zmian dalej. I po prostu zamierzają utworzyć państwo, no Europę na wzór Stanów Zjednoczonych, Europę niemiecką i do tego dążą i te strachy tego człowieka, który tutaj się ostro wypowiada przeciwko Polsce. No to jest, wie pan, z drugiej strony to jest tak ostra ingerencja, że w sprawy polskie, że myślę, że po prostu powinien premier czy prezydent wystąpić do kanclerza Scholza o radykalne upomnienie tegoż polityka. No to jest niebywałe, ale pokazuje to tą niemiecką twarz, która to niemiecka twarz się ukrywała pod pretekstem demokracji. No naziści, neonaziści, czy Niemcy, którzy mordowali całą Europę, teraz twierdzą, że są państwem demokratycznym. To jest tak mówić, jak Związek Radziecki, zwany dzisiaj Rosją, jest państwem demokratycznym. Mówią o sobie. Putin mówi, że jest najwspanialszym państwem i próbuje tutaj właśnie zagonić tę straszną Ukrainę, właśnie używając pojęcia faszystowską Ukrainę do państwa rosyjskiego, które jest piewcą demokracji i pokoju. No to nie ma nic bardziej śmiesznego, tak jak Rosjanie w Związek Radziecki, przywódcy komunistyczni Związku Radzieckiego, mówimy, że walczymy o pokój. Walczą o pokój. Walczyli o pokój czołgami w 68 czy w 56 roku na Węgrzech, czy w 68 roku w Czechosłowacji, czy w Afganistanie. No walczyli o ten pokój, czy innych. Zatrzymajmy się na moment przy tym wątku walki o pokój, bo wiele wskazuje na to, że ten schemat jest wykorzystywany ponownie po kilku retuszach. Partie, ugrupowania, stowarzyszenia, środowiska, które w jakiś sposób są powiązane z Rosją, może nawet niekoniecznie w sposób formalny, ale sympatyzują w tej chwili ze sprawą rosyjską, bardzo często nie przeciwstawiają się wprost pomocy Ukrainie, ale działają pod szyldem stop wojnie.
jesteśmy przeciwko wojnie. Na naszym polskim gruncie pan dr Leszek Sykulski jest chyba najaktywniejszy w montowaniu takiej koalicji antywojennej, ale ten ruch jest także widoczny w innych państwach zachodnich, w innych państwach NATO. Stop wojnie. Fantastyczna sprawa. Kto by chciał wojny, prawda? Tylko że to stop wojnie polega na tym, że nie dawajmy broni obrońcom na Ukrainie i wojna się kiedyś skończy, jak ich Rosjanie rozjadą czołgami, bo do tego to się w gruncie rzeczy sprowadza. Dobra, no to jest taka analogia z latami 70. z minionego wieku, mianowicie kiedy Rosjanie tutaj broni jądrową wprowadzali na teren Europy krajów swoich poddanych, komunistycznych krajów, takich jak Polska, między innymi w Polsce, w okolicach Białogardu, czy w okolicach Legnicy, no to oczywiście były wielkie, ale to wielkie protesty, nie było żadnych, przepraszam, protestów, ale kiedy Amerykanie wprowadzali broń jądrową na teren Europy, no to były wielkie, wielkie protesty organizowane przez Związek Radziecki, zwany dziś Rosją. I teraz tak samo dzisiaj, jak wiemy, wielka manifestacja w Berlinie była przeciwko Ukrainie, no i oczywiście przeciwko wojnie na Ukrainie. No właśnie, poddajcie się, oddajcie nam wszystko to, co my chcemy, bo my mamy taki kaprys, bo my mamy taką potrzebę imperialną i wszystko będzie w porządku. No też nie będzie w porządku, nawet gdyby Ukraińcy oddali swoje państwo, mordowano by ludzi po prostu, którzy lekko tylko byliby po prostu się przeciwstawiali przeciwko temu zjawisku. I to jest, wie pan, no, w końcu te kilkaset milionów dolarów, mówi się o 300 milionów dolarów, jakie wpompowała Rosja w państwa zachodnie, w tych zielonych, te partie zielone, tych przeciwników wojny. Myślę, że to było dużo, dużo więcej, ale w każdym razie przyjmijmy, że te 300 milionów, ktoś je wziął. I ktoś protestuje przeciwko wojnie na Ukrainie, ale właśnie nie Rosjan, nie napaści Rosjan na Ukrainę, tylko po prostu no, protest taki, żeby tak wojna się skończyła. No jak się skończy? No to oczywiście, że mają przestać Ukraińcy walczyć. Mhm. Skoro mówimy o kwestiach militarnych, zbrojnych, to mała dygresja, mały skok w czasie do nie tak odległej epoki, kiedy to Donald Tusk był premierem. Wie pan już zapewne, panie redaktorze, że chcę nawiązać do kolejnego odcinku z filmu dokumentalnego Reset, z którego miałoby wynikać, zresztą nie są to jakieś informacje zupełnie nowe, bo takie sygnały pojawiały się już wcześniej, że Donald Tusk nie był zainteresowany tarczą rakietową, wręcz przeciwnie, tak jakby odpychał tą koncepcję od Polski. No widzimy teraz, bogatsi o doświadczenie wielu lat, jak szkodliwe było takie działanie, jak szkodliwa w ogóle taka postawa. No, Donald Tusk realizował bez wątpienia politykę niemiecką, politykę Berlino, bo jego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wcześniej mówił o czymś takim, że Nord Stream 2, prawda, to jest pakt Ribbentrop-Mołotow. A czym innym w takim razie będzie coś, co o czym mówił w sposób bezczelny Tusk, ówczesny premier Polski, za którego trzeba się straszliwie wstydzić. Myślę, że Trybunał Stanu to najłagodniejsza forma. Mianowicie o tym, że Rosjanie są niezadowoleni z tarczy antyrakietowej. A kim Rosjanie byli? No kim Rosjanie byli? Kim Niemcy są? To są najeźdźcy. To są po prostu ludzie, którzy od kilkuset lat po prostu destruują Polskę, którzy najeżdżają. Byliśmy pod okupacją ich ponad 130 lat i później kolejne lata. Rok 1920. Przedtem Lenin mówi, że wyzwalamy, prawda, tutaj Polskę.
Polaków spod tych burżujów, panowania burżujów i chwilę później tenże sam Lenin z dyspozycji tegoż Lenina i innych polityków sowieckich, dzisiaj zwanych politykami rosyjskimi, atakuje po prostu Polskę i chce tą Polską zawładnąć. I Tusk ma czelność mówić o czymś takim, że nie jest potrzebna tarcza. Ta tarcza antyrakietowa, która miała być czymś niezwykłym, broniąca całą Europę, no i nagle okazuje się, że jakiś człowiek, który jest premierem w Polsce, mówi nie, nam tarcza antyrakietowa nie jest potrzebna. I proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Tu już nie chodzi o same Niemcy, które zapewne wyraziły z tego powodu zadowolenie, no skoro wypełnił rozkaz towarzysz Tusk, ale inne kraje, takie Hiszpania, Włochy, Francja, trochę były zdumione. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, ta Polska, która była postrzegana przez kraje europejskie jako kraj taki no, rusofobiczny, nagle mówi, że właśnie nie chcemy tej tarczy rakietowej. Coś się dzieje, to znaczy Polacy akceptują to, co się dzieje w Rosji, mimo trwającej wojny, agresywnej wojny Rosjan przeciwko Gruzji, no, wcześniej Czeczenii i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest to, czego oczekiwali Rosjanie i co otrzymali od Tuska. No coś nieprawdopodobnego, to taki kryminał polityczny, a ten człowiek jeszcze jest no, w polityce. Wie pan, no, gdyby to było w innych krajach demokratycznych, albo powiedzmy sobie tak zwanych demokratycznych, bo trudno mówić o demokracji, o takiej okrojonej demokracji w Niemczech, gdzie rządzi kanclerz i jego partia, której są podporządkowane media, które to media co miesiąc się stawiają u towarzysza kanclerza i konsultują, co ma być napisane, a co ma być niepisane, jaka ma być polityka medialna, propagandowa w Niemczech. I po prostu no to państwo jest bardzo zadowolone z tego powodu, że właśnie tak, a nie inaczej Tusk powiedział, czyli wykonał to, czego oczekiwali od niego Niemcy. Panie redaktorze, ostatnia kwestia. 800+, rząd przyjął projekt wprowadzający to właśnie rozszerzenie świadczenia płaconego od już kilku lat w Polsce. Jak pan sądzi, jakie wywoła to efekty społeczne, polityczne? Może nie wywoła żadnych? No mam nadzieję, wie pan, że także pozytywny. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że ludzie mają więcej pieniędzy w kieszeni, już oczywiście ten argument, jaki posługiwała się Platforma Obywatelska, PSL także, czy Lewica, że 500+ to w efekcie inflacji to nie jest 500+, tylko 300+, no to teraz będzie 800. No i wybije z rąk i rzeczywiście tak jest, ale to jest program, godnościowy, bo to nie chodzi tylko o to, że ludzie mają oczywiście więcej pieniędzy. To jest ten program godnościowy, który zaproponował PiS. To, co zrobiono w Polsce w roku 1990, 91, Balcerowicz, Mazowiecki, później Jan Krzysztof Bielecki, czyli po prostu ubijanie, sprowadzanie Polaków do roli nędzarzy swoimi programami politycznymi, pokazanie właśnie, przypuszczam, że świetnie konsultując to z Niemcami, pokazanie, kim wy jesteście. Wy macie być biedakami, macie jeździć do nas na szparagi, wykonywać to, co my wam każemy, a żadnych tutaj dla was wsparć nie będzie. I nie tylko chodziło tutaj oczywiście o ludzi z PGR-ów. PGR-ów zresztą wyrzucono z PGR-ów, PGR-y rozwiązano w tych, te PGR-y nawet, które fantastycznie funkcjonowały. No i co się wtedy stało? Kupili te PGR-y na ogół ludzie związani z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, czytaj pachałkami Rosji. Wiele fabryk porozwiązywano, wyrzucono ludzi na bruk. No, było tak, że po prostu ci ludzie nie mieli co jeść. Wczoraj spotykaliśmy się z przyjaciółmi i rozmawialiśmy ludźmi, którzy w latach 90. wchodzili w dojrzałość licealną i oni nam opowiadali, że zarówno jedna i druga strona, rodzice nie mieli pracy i oni przez kilka dni
przez kilka dni, dwa, trzy dni po prostu nie jedli. Trzeba sobie daje to wiarę w latach 90. Coś tak nieprawdopodobnie makabrycznego i ci ludzie mają takie wspomnienie z III Rzeczypospolitej, z początków III Rzeczypospolitej, a więc no, mogli mieć prawo później głosować tak, a nie inaczej, czyli głosować na komunistów w 1991 roku podczas wyborów, bo po prostu bali się, że dalszy ciąg będzie taki sam. No i postkomuniści mówili, zaraz, zaraz, u nas tak fajnie było, aż tak tragicznie, że nie mieliście co jeść. Nie było zawsze coś tam, było jakiś chleb z omastą, prawda, z margaryną, czymśkolwiek, ale to jest to polityka, która dzisiaj ma tak samo prowadzić, jak miało to miejsce w 1991 roku. Balcerowicz znowu jest na salonach, mówi, że trzeba wszystko wysprzedawać, stocznia została, bo była konkurencją, stocznia szczecińska była konkurencją dla stoczni niemieckich, trzeba było sprzedać, sprzedano, rozbito, stocznia gdańska, symbol, ale także z całą masą fantastycznych ludzi, fachowców, zarówno w Szczecinie, jak i w Gdańsku, w Gdyni, sprzedano to i dzisiaj oczywiście one funkcjonują jakoś tam, ale na zasadzie jakiejś takiej bardzo niewielkiej firmy, spółki i właśnie prowadzone przez polski biznes, polskich przedsiębiorców. Na szczęście jesteśmy, jak wiemy, jednym z największych producentów jachtów dla najbogatszych ludzi na świecie. To tak całkiem nie upadło, ale mnóstwo ludzi po prostu zostało wtedy na bruku i trzeba o tym pamiętać. I przypominać. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za te ostatnie 20 minut. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem. A my czekamy na kolejne propozycje Telewizji Republika, kolejne rozmowy, kolejne programy.